związku z przekazaniem przez powiat kozienicki Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych imienia Jana Kochanowskiego w Garbacy-Letnisku do prowadzenia przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego 31 stycznia w Kozienicach zorganizowane zostało spotkanie, podczas którego w obecności notariusza Jarosława Kudły podpisana została umowa sprzedaży województwu mazowieckiemu działek, na których znajduje się placówka. Powiat kozienicki reprezentowali Andrzej Jung, starosta kozienicki, oraz Krzysztof Stalmach, wicestarosta. Natomiast z ramienia województwa mazowieckiego wystąpiły Katarzyna Wieczorek, dyrektor Departamentu Nieruchomości i Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, oraz Agnieszka Michałowska, kierownik Wydziału Nieruchomości w Departamencie. W spotkaniu uczestniczyli także Mirosław Dziedzicki, dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych imienia Jana Kochanowskiego w Garbacy-Letnisku, oraz Wiesław Górka, naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem Powiatu i Spraw Gospodarczych Starostwa Powiatowego w Kozienicach. Na dzień dzisiejszy planujemy funkcjonowanie szkoły w Garbacce w takiej lokalizacji, w której dzisiaj funkcjonuje. Wszyscy wiemy, że konieczne są w tej szkole remonty, inwestycje i zarząd w najbliższym czasie będzie podejmował, zarząd województwa, pan marszałek Adam Struzik, decyzję co do konieczności przeprowadzonych nowych remontów czy też nowych inwestycji w tej szkole. Czas pokaże, jak to będzie wyglądać i w jakim czasie ewentualnie te inwestycje będą realizowane. Przekonany jestem o tym, że jest to proces początku drogi, kiedy spełnią się marzenia wielu pracowników tej szkoły, którzy już odeszli na emeryturę, wielu pracowników tych, którzy wiążą swoją perspektywę zawodową, rozwój osobisty z naszą szkołą. Wielki podmuch optymizmu, wielka zapowiedź wiosny, zapowiedź też możliwych inwestycji, zapowiedź perspektywy pracy w dobrych warunkach rozwojowych, a wreszcie opowieść o tym, że szkolnictwo zawodowe w Polsce może mieć się dobrze. Może jest to zwiastun wielu programów, które miały przywracać jakość szkolnictwa zawodowego w Polsce, rzemiosła. Być może jesteśmy świadkami, że to się wydarza już na naszych oczach. Punktem kończącym środowe spotkanie była wizyta w garbackiej szkole.